Znajdujemy się na warsztacie. Jak wiadomo, na każdym warsztacie nie ma porządku. Pytanie, czy jest większy bałagan, czy ten bałagan jest znacznie mniejszy. I muszę przyznać, że akurat tutaj na warsztacie naprawdę jest porządek. Wszystko ma swoje miejsce. Tak, tutaj mamy na przykład różnego rodzaju kleszcze. Tutaj mamy śrubokręty, klucze. Wszystko jest podpisane. Wbrew pozorom, jak na tak duże gospodarstwo, ten warsztat aż tak duży nie jest, bo też trzeba powiedzieć sobie szczerze, ta uprawa nie jest tutaj nie wiadomo jak intensywna. I te maszyny też nie są nie wiadomo jak intensywnie wykorzystywane. A do tego jeszcze dochodzi to, że oni tutaj praktycznie totalnie nie chomikują części. Są jakieś rzeczy eksploatacyjne, jak podstawowe filtry, no bo jeśli na gospodarstwie jest 6, 8, 9, ponad 10 czujników John Deere'a i 6, przynajmniej 6 to seria 7010, to wiadomo, że te filtry będą takie same, czy w skrzyni, czy w silniku. Tutaj rzeczywiście coś na stanie jest. Natomiast takie rzeczy bardziej poważne, czy łożyska, oni tutaj nie chomikują tego. Tutaj takie rzeczy bardziej związane z hydrauliką, piła, wszystkim dobrze znany i kojarzony system budownictwa z kartonu. Zdemontowane zaraszacze z deszczowni. A tutaj też wszystko bardzo fajnie. Każda śrubka, każda nakrętka ma swoje miejsce, bardzo mi się to podoba. Oczywiście tutaj mają jednostki calowe, więc z tego powodu też to tak jest. Tutaj tylko, tak na chwilę pokażę, ma być biuro, ale są też rzeczy domowe, więc nie będę wchodzić. DFA, Dairy Farmers America, to jest organizacja mleczarska, do której należy gospodarstwo Davida. Jak widzimy, sam budynek ma konstrukcję stalową, białe ściany, biały dach i dzięki temu że tutaj jest to też otwarte cały czas, jest znośnie, bo podejrzewam, konstrukcja stalowa, mimo że na biało pomalowana, byłoby jednak tutaj po prostu piekiełko, gdyby to było pozamykane. Jeśli chodzi o ekologię, sortowanie odpadów, utylizację odpadów, to całe sortowanie odpadów, utylizację ma oto miejsce w takich ekologicznych pojemnikach. Sortowanie polega na tym, że się po prostu wszystko, co śmieci zbiera, niezależnie czy to jest opakowanie plastikowe, wąż gumowy, opona,
poza właściwie to wszystko, nawet rzeczy bio. Czy jakieś skórki, nie skórki. Wszystko się po prostu kładzie do takich pojemników. Elegancko się podpala, w tym momencie się utylizuje. A co jakiś czas wybiera się, że tak to ujmę, frakcje stałe jak druty. I widać, co tutaj nam się zostało, co wrzucają. Wrzucić niedawno na jakieś tam puszeczki, kup jednorazowy, a się zostało jakieś druty i nawet filtry tutaj wrzucają, żeby się to wypaliło. I powiem, to nie jest to tak, że ten farmer tutaj akurat jest jakiś pod tym względem taki, że mu się nie chce i on tylko tak robi. To jest standardowa praktyka. Tak już zbliżając się do końca tej części, tak tutaj przechowuje się paliwo, trzy zbiorniki na olej napędowy, koło domu jest zbiornik na benzynę, tutaj są też kosze na odpady, właśnie chyba takie bardziej bio, które się tam średnio chcą spalić, bardziej to właściwie odpady domowe, o. Nie wszystko tam się chce spalić. Były oczywiście beczki wykorzystywane do spalania odpadów. Gdzieś tutaj widać europalety. A tutaj mamy myjkę ciśnieniową do mycia. Więc myślę, że jeśli chodzi o warsztat, to byłoby to na tyle.